Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Moja wewnętrzna grażyna wpadła na pewien pomysł i to już powinno Wam zaświecić, że może być grubo. W każdym razie ten pomysł jest w zasadzie Waszą sugestią, bo takie coś pojawiało się w komentarzach już wielokrotnie. Zakładam, że to działa, ale zakładam, że mi się to nie uda, <laughs> więc zobaczymy, czy sobie dzisiaj poradzę. Jak wiemy, do hydroponiki nie możemy użyć żadnego drewna, żadnego metalu, znaczy no większości metalów nie możemy użyć, prawda? Bo metale mm, korodują, tak? Rdzewieją, oddają metale z siebie do wody, więc nie bardzo. Drewna nie możemy użyć, bo drewno po prostu pleśnieje, gnije, a nie możemy mieć czegoś, co gnije, więc drewno odpada. Yy, no ale podobno, wiem, na, na pewno jestem przekonana, wierzę Wam, że to działa. Podobno wystarczy użyć po prostu czegoś takiego. To jest termokurczka w kolorze czarnym. No jest taka duża, zresztą zaraz Wam pokażę, bo tylko to by wlazło na ten palik. Więc no ciekawa jestem, czy poradzę sobie z tym. Jak widzicie, rura wygląda tak. W przekroju wygląda tak. Tutaj jest dziwnie to troszeczkę opisane, więc nie bardzo wiem. Co to dokładnie jest? To jest termokurczka z klejem, bo Paweł stwierdził, że z klejem nada się bardziej niż taka zwykła. No i to jest, nie wiem, chyba dwunastka, łamane na trzy razy na jeden, nie wiem. Nie wiem przypadkiem, czy którejś z tych nie oznacza tego, wiecie. Potem po skurczeniu, ile tego zostanie. No i Paweł, wiedząc też o tym właśnie, że jakaś tam rezerwa zostanie później na końcu, stwierdził, że sklejem będzie dobrze, bo powinnam to po prostu po, podociskać, podociskać, żeby, no wiecie, nie wchodziła w to woda, tak? Czy to mi się w ogóle uda? Tego nie wiem. Także taka właśnie termokurczka. Będziemy ją zakładać <grym> jakimś cudem tutaj właśnie na ten bambusowy palik, podpórkę i będziemy to wszystko zgrzewać, moi drodzy, suszarką do włosów. Przytaszczyłam dwie suszarki, jedna suszarka, którą widać na miniaturce, to jest jakaś taka, wiecie, rowenta, to jest taka szczotka, Suszarka, ja układam na nią włosy, bo ona się fajnie kręci, a druga to jest zwykła, najnormalniejsza, najzwyklejsza suszarka do włosów, i zobaczymy, czy to w ogóle tym zgrzeje. Internety mówią, że termokurczki zazwyczaj się kurczą już od 120 stopni. No to wydaje mi się, że któraś z tych suszarek powinna tyle wydać. Nie mam kurde prostownicy, bo przecież przyłożyłabym do tego prostownicę, no nie? Bo jak robić głupi filmik, no to robić. Ale nie mam prostownicy niestety. Yy, mamy możliwość mieć taką opalarkę? Taki jakiś dziwny pistolecik, który wydaje z siebie ciepło i coś zgrzewa. No, ale większość z nas nie ma czegoś takiego w domu, więc ewentualnie, nie wiem, spróbuję ze świeczką, bo w internecie też mówią, że można coś zgrzać taką termokurczkę świeczką, chociaż boję się, że coś podpalę. Więc trzymaj tak takciuki. Dobra, mam doniczkę i chciałabym teraz przymierzyć to oto drewniane cudo, żeby zobaczyć, wiecie, jak dużo tej, tej, tej termokurczki będzie mi potrzebne. Tylko kurczę, nie przewidziałam tego, że ona ma tutaj takiego X'a. Jak ja bym to zrobiła? Czy może jednak lepiej tak to zrobić? Hmm, czy lepiej tak to zrobić, żeby było? O nie! To zrobimy to tak w takim razie. Dobra. Tu muszę zapamiętać, że to wchodzi w ten, ten. Ok, czyli mniej więcej dotąd. No i niestety, problem z tą termokurczką polega na tym, że my nie możemy tego zrobić tylko na samym dole, tylko tak naprawdę przez całą długość trochę ponad podłoże, ze względu na to, że no różne są sytuacje, tak, będziecie chcieli przemyć swoje podłoże, całkowicie je przelać yy, i tak dalej, więc żeby to drewno nie miało skąd czerpać wilgoci właśnie z tego podłoża, to musimy użyć tej termokurczki trochę wyżej niż docelowo, więc ja jej po prostu użyję tutaj do, do tego rantu yy, i może będzie dobrze, no nie będzie to wyglądać zbyt ładnie, mam jeszcze drugą taką termokurczkę w kolorze zielonym, yy, więc dziękuję <laughs> Pawłowi, jak był w sklepie budowlanym, że poniosła go inwencja twórcza, wziął mi dwie czarne i jedną zieloną. Zostawię Wam w ogóle link w opisie na dole do tych termokurczek, one są z Lełamerą. Ceny nie pamiętam, coś około 10 zł chyba za sztukę, ale one są metrowe, no nie? Więc chyba dobra cena, nie znam się, nie wiem. No dobra, to tak to po prostu zrobimy. Przytnę je teraz w takim razie do, do tej wysokości zwykłą nożyczką, no bo to jest giętkie. To, to nie będę już wam tego pokazywać. No i zobaczymy, jak to zgrzać. Czy to pyknie w ogóle. Dobra, jak na razie poszło dość łatwo. Jak widzicie, obcięłam tutaj do tego właśnie zgrzewu bambusowego. No i tak, przytrzymam tutaj palcem, bo chcę wam pokazać, że tutaj zostawiłam na końcu jeszcze taki właśnie kawałek. Tutaj kończy się bambusik, tak, a tutaj jeszcze zostawiłam kawałek właśnie po to, żeby móc go jakoś tam ścisnąć jeszcze dodatkowo ze sobą, żeby wilgoć nie wchodziła, więc teraz tak naprawdę zaczniemy to zgrzewać. Wyłączę, wyłączę dźwięki na ten czas, bo niestety, no, szumienie suszarki to raczej nic przyjemnego, szczególnie dla tych, którzy słuchaliby tego, znaczy oglądaliby to na słuchawkach, więc po prostu... Podczas zgrzewania nic mówić nie będę, nic słychać nie będę, więc stawię tu po prostu jakąś muzyczkę. No ale jeszcze zanim zacznę, to powiem Wam tak, jeżeli mi się to nie uda zrobić y, suszarką jedną ani drugą i ewentualnie nad ciepłem y, świeczki, y, no to po prostu Paweł przywiezie mi tą zgrzewarką, polarkę, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Takie coś, co po prostu imituje z siebie ciepło i ja to zgrzeję, a powiedzmy za miesiąc rozkleimy jedną z tych rurek i zobaczymy, czy przypadkiem pod spodem nic nie gnije, czy to faktycznie y, dało radę, a za następny miesiąc rozkleimy drugą i zobaczymy, jak, jak poszło, tak, bo jakby to nie ma na celu tylko, wiecie, zrobić ze mnie głuka, <głupka> że nie umiem czegoś skleić i tak dalej, chociaż nie wiem, może się uda, y, ale wiecie, jakby, żeby to miało jakiś większy sens, prawda, żebyśmy mieli pewność, że faktycznie, jeżeli dobrze, to zgrzejemy jeżeli się uda, to wiecie to, że to po prostu podziała, prawda? I faktycznie to drewno no nie będzie nasiąkać tą wodą, nie będzie gnić i to będzie bezpieczne dla naszych roślin w hydroponice. Więc zobaczymy. Dobra, do działa. O Boże roślinny jak mi gorąco. <grymne> 25 minut to robiłam, więc przyspieszę to, bo to nie będzie miało sensu. No, jak widzicie, z tej strony wyszło mi. No, tak, całkiem znośnie. Tu się to całkiem ładnie y, doczepiło, ale już tutaj mamy falę Dunaju, po prostu, nie wiem, tu powłaziło powietrze. Bardzo możliwe, że technika, którą to robiłam, była słaba, bo zaczęłam jakby od środka, potem się trochę przeniosłam do góry, wlazło powietrze. No, ja jestem a wiecie, ja, ja nie potrafię takich rzeczy robić, ale dobra, coś nam tutaj wyszło, tak? Sprawdzimy i przetestujemy. Tutaj na końcu musiałam to po prostu pościskać już sama. No, tutaj czuję, że całkiem niezle. Nieźle się to ze sobą skleiło, więc może to da radę. Jakby o ile tędy po prostu nie wlezie wilgoć, to to, że tutaj są purchle, no to, to nie powinno zbyt wiele o niczym znaczyć, więc zobaczymy. Dobra, drugi już zrobię poza kamerą i zrobię go y, drugą suszarką, zwykłą suszarką i tak muszę zrobić chwilę przerwy, bo autentycznie jest mi tak gorąco. 25 minut napieprzania suszarką na poziomie numer 2. Ja tak nawet włosów nie słyszę. Ja w ogóle mam w tej, w tej suszarce fajną taką opcję. Mm, jedynka, i care żeby ochraniało włosy. Ja głównie na tym suszę, je. <noise> i to nie jest taki ukrop. O, matko! No, także tak, no. Dobra, zrobię drugi i zobaczymy po prostu, czy ten drugi wyszedł lepiej. Dobra, mamy drugi. Tym razem poszło szybciej, było około 15 minut. Um, używałam tym razem takiej zwykłej, normalnej suszarki i to bardzo dużo dało, ten właśnie taki um, dyfuzor, więc to, to jest akurat bardzo fajne rozwiązanie. To to przynajmniej teraz wiemy, że jeżeli chodzi o suszarkę właśnie z takim dyfuzorem, niż o suszarkę, choć no tu taką, która dyfuzora takiego nie ma, to się słabiej sprawdza. No i tak, zobaczcie. Jak mi to wyszło tutaj? Z tej strony jest naprawdę bardzo gładko, dość fajnie. Tutaj na dole też jest mocno sklejone, przynajmniej tak sądzę, sprawdzimy. Z drugiej strony też nie jest tak najgorzej. Jest to mniej, jakby pofalowane niż, niż ten poprzedni kawałek, więc no dobra, no zobaczymy. Na filmiku zapewne będzie widać, jak ten kawałek pierwszy ściskam palcami, tak tutaj, żeby wiecie, skleić ten klej ze sobą. Swoją drogą to tutaj, teraz w tym miejscu, jest naprawdę tak takie dość sztywne, więc no domyślam się, że faktycznie klej siebie złapał. No i tak, ważna uwaga, to jest bardzo gorące, więc trzeba uważać, ja tutaj czuję na palcach, wszędzie gdzie to ściskałam, Dyskomfort. Tak, ja mam dość niski próg bólu, więc dla większości z Was to po prostu może być coś bardzo ciepłego. Natomiast no, ja czuję, że pieczę, <noise> że pieczę, ale no, generalnie po prostu, jeżeli będziecie robić taką durnotę, jaką robię ja, no to zwróćcie uwagę, żeby się po prostu nie oparzyć, nie poparzyć, bo ta termokurczka naprawdę bardzo jest ciepła. No i tak, zostawiam Wam tak czy siak link w opisie na dole do tych, do tych skurczek z Leroy ale ja domyślam się, że one są trochę za duże, że to powinno być mniejsze, ale ciężko było Pawłowi dobrać coś innego na wymiar właśnie takich... Mm, Takich drabinek, żeby to weszło, no nie, więc nie wiem, może inny sklep. O tym to, to żeśmy też nie pomyśleli. Zresztą wiecie, jeździć po kilku budowlanych, żeby znaleźć termokurczkę, trochę bez sensu. Dobra, to teraz posadźmy roślinkę i zobaczmy w ogóle, który kandydat został wytypowany do tego, żeby przetestować ów palik. O, bardzo proszę. Naszym testerem będzie Epipremnum Pinatum Aureum. <noise> Mój ulubieniec, który wyleciał z Growboxa, ale szukam, 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 bo tu był jeden listek, który. O! No, na tyle liści taki jeden ładny się trafił. No, także tak. Przetestujemy sobie właśnie tutaj jego. Cały ten palik, który jak widzicie jest spory system korzeniowy wraz z karamzytem, nie będę tego usuwać, bo jakby no nie chcę poniścić tych korzeni, więc co odpadnie to odpadnie, co nie odpadło to po prostu pójdzie do nowej doniczki, jakoś to tam po prostu upchamy i tutaj te wszystkie korzenie, które o, widzicie tutaj były już dawno, dawno poza doniczką, więc jakoś to... Teraz trzeba będzie y, usadowić razem w doniczce. No i zasypać keramzytem i poczekać miesiąc. Dobra, ułożyłam y, tego bambuska jakoś tak w miarę. Nie wiem, mam nadzieję, że to będzie ok. Teraz postaram się tutaj jakoś umieścić roślinkę. Tutaj te dolne korzenie jak najbardziej na dole mogą zostać. To mi zupełnie nie przeszkadza, bo one jak najbardziej w hydroponice już były, więc. Mm. Wcale nie jest tak łatwo z tą bryłą, która ma tutaj tyle keramzytu. Mhm. Dobra, jak na razie idzie spokoj, ja to bardzo delikatnie tam upycham na dole. Te korzonki, żeby tam wlazły. I jeżeli chodzi o te korzenie, które zostały na dnie i ja nie wsypałam tam żadnego karamzetu, no to to są korzenie hydroponiczne, które już były poza doniczką, więc one są jak najbardziej przyzwyczajone do wody. A pędy, jak widzicie roślin, tak, są tutaj na górze, więc jakby wszystko jest ok, wszystko jest w porządku. To teraz zacznę to zasypywać karamzetem i również wyłączę dźwięki, no bo to nic przyjemnego słuchanie takiego karamzytu. Dobra, mamy to. W międzyczasie mogliście widzieć, że puściłam już ten palik, tak, żeby zobaczyć, czy się trzyma i się trzyma. No i teraz zobaczmy. Się trzyma, dobra. Poprzyczepiam teraz roślinkę i zobaczymy tak ogólnie, jak to wyszło. No dobrze, kochani, to w takim razie zobaczmy, jak to wygląda w doniczce. Tutaj, jak widzicie, masa korzeni, no to są te wszystkie korzenie, które wyszły, prawda, dołem. To nic nie szkodzi, one sobie znajdą drogę. To, To nie jest istotne. Istotna jest tutaj ta strona. Gdzie? O, niewiele widać, bo wybrałam oczywiście z naklejką. Super. No ale widzimy tutaj, tak? Dochodzi to do dna. Tam jest ta końcówka, którą chciałam zgrzać i łapałam ją palcami, jest jakby tak przegibnięta. Zobaczymy. No nie wiem, nie wiem. Tutaj to wygląda tak. O, wystaje. No troszkę mało estetycznie takie czarne brzydko to wygląda, ale dobra. No nieważne. Zobaczymy po prostu, jak to się sprawdzi. Odstawię habazia. O, i cały kolega wygląda tak. Oj. O, może tak. Tak go po prostu połapałam jakimiś takimi małymi e, spineczkami. To też w zasadzie chyba nie jest za bardzo istotne, bo nas będzie interesowało dokładnie za 4 tygodnie, e, co się dzieje pod tą zgrzewką. No generalnie, ja się domyślałam, że mi to nie wyjdzie. Ja naprawdę jestem. Słaba manualnie, dla mnie takie rzeczy, mimo że ja wiem co mam zrobić, no to wystarczyło to podgrzać, no nie? No to jest, sami widzieliście, jak, jak to wychodzi. <grym> Chociaż też zauważyłam, że wielokrotnie nie traciłam ostrość, bo jakby skupić się na tym, co jest na ekranie. Jak się skupiłam na tym, co jest na ekranie, to odsuwała mi się suszarka i tak, wiecie, <grym> trochę bez ładu i bez składu. No, generalnie, jeżeli chodzi o te same skurczki, to zdecydowanie lepiej poszło mi zwykłą suszarką z tym takim dy dyfuzorem, który kieruje powietrze, wiecie, zmniejsza jego rozłażenie się na boki i kieruje go w jednym określonym kierunku, to to poszło fajnie. Natomiast tą drugą suszarką, tą rowantą do układania włosów, no poszło trochę gorzej, bo te powietrze się po prostu rozpraszało na boki. I jeszcze raz powtarzam, uważajcie na swoje palce, gdybyście też chcieli z tego, z tego skorzystać, też coś takiego zrobić. No to naprawdę uwaga na palce, bo to jest bardzo, bardzo gorące, te termokurczki, skurczki jeszcze przez pewien czas zostają dość ciepłe, więc lepiej uważać, krzywdy sobie nie zrobić. No cóż, no jeżeli ten filmik wprowadził was w irytację, to przynajmniej wiecie, z czym ja się zmagam całe życie, bo mi wiecznie coś takie rzeczy, wiecie, manualne, techniczne nie wychodzą, więc witam w moim świecie. Tak to właśnie wygląda od maleńkości, że mi takie rzeczy nie wychodzą. No nie wiem, no zobaczymy, tak? Może to nie ma znaczenia, jak te, jak te termokurczki wyglądały. Um, wiecie, tutaj tak pod długości, bo może się to po prostu sprawdzi. Dokładnie za 4 tygodnie rozkroimy jedną z nich i zobaczymy, a drugą rozkroimy za kolejne 4 tygodnie, tak żeby się upewnić, czy to dało radę, tak? No wydaje mi się, że w przeciągu miesiąca Gdyby coś miało zacząć gnić, no to powinno już zacząć gnić, szczególnie, że mm, to jest mocno zamknięte, prawda? Więc jakby parowanie będzie inne, a w zasadzie praktycznie żadne. Więc jeżeli miałoby gnić, no to gniłoby, tak? A w przeciągu dwóch miesięcy w takich właśnie warunkach dość mocno właśnie ze sobą sklejony, gdzie no nie bardzo jest jakaś wentylacja, no to już na pewno coś powinno gnić, więc po prostu to przetestujemy, zobaczymy. Jeżeli coś zauważę, że coś będzie się działo bardzo niepokojącego z tą roślinką, mimo że się z nią nie lubię, no to jak najbardziej zareaguję, bo nie chcę jej zabić, to to, że nie pałam do niej jakąś wielką miłością za to, że ona się nie wybarwia tak jak powinna i czuję się wyrolowana przez hopa, żeby <grym, grym>, na zdjęciu była dużo ładniejsza roślinka to no to wiadomo tak to, to, to że my się nie lubimy to nie znaczy że chcę ją zabić nie pozwolę żeby umarła więc w razie co zareaguję kończę kochani bo mam dużo materiału i jest mi strasznie gorąco teraz się będę schładzać przez pół dnia zobaczymy czy to da radę zobaczymy jeżeli czuliście irytację w trakcie tego filmiku to przepraszam no naprawdę to to nie było na celu tak to ja, ja taka już jestem Życzę wam udanego, sympatycznego, jeszcze może wciąż ciepłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek w poniedziałku w growboxie. Pa.